Jugosławia wygrała lepiej od nas dzisiaj i wygrała, no można powiedzieć, na dzień dzisiejszy zasłużenie 3-1. Nam brakowało elementu zagrywki i bez tego elementu ciężko się gra z takim zespołem. Nie mogliśmy sobie poradzić na środku, zablokować przede wszystkim Hernandeza i to był kluczowy moment. Ja osobiście też nie jestem zadowolony ze swojej gry. Mogę grać dużo lepiej i wszystko trzeba będzie zrobić, żebyśmy jutro mogli się lepiej zaprezentować i przeciwstawić się bardziej Jaresowi. Na tym musimy się skupić. Już to jest za nami i ten mecz jest historią. Jutro mamy przed sobą drugi bardzo ważny mecz. Nie był to mecz łatwy. Prowadzimy w tej wojnie 1-0, ale wiemy, że możemy grać zdecydowanie lepiej. Że jest jeszcze ten potencjał, choćby sprzed 3 tygodni, jak graliśmy tę końcówkę tej drugiej rundy rewanżowej. Ale mimo wszystko duży plus dla drużyny, że trudny rywal, trudny mecz, a wygraliśmy dzisiaj 3-1. Że cieszymy się z tego prowadzenia i to jest kolejny mecz, myślimy już o dniu jutrzejszym. Krzysztof, na pewno stać was, jak wspomniałeś, na lepszą grę i jutro oczekują kibice, że rzeczywiście zagracie lepiej i skuteczniej. No na pewno stać nas na lepszą grę, natomiast nie miałbym nic przeciwko temu, żebyśmy grając tak jak dzisiaj, Częstowa, żeby grała tak jak dzisiaj, żebyśmy powtórzyli ten wynik. Tu się liczy zwycięstwo. My prowadzimy dzisiaj 1-0. Na pewno jest dużo jeszcze można poprawić. Co do swojej gry, to mogę powiedzieć, że też dużo mogę poprawić, chociaż po pierwszym secie szedł Olek Mitrowicz i zagrał bardzo poprawnie. To są play-offy i najważniejsze są zwycięstwa. Jeśli to byśmy grali słabo, abyśmy wygrali, to oczywiście byśmy się cieszyli. Gratulacje dla trenera, dla zawodników, dla całego zespołu. Prowadzą zawodnicy z drużyny 1-0, zrobili pierwszy krok do celu, jak sobie wyznaczyli. No, czujemy pewien niedosyt, bo graliśmy naprawdę przyzwoicie i tam taki jeden moment na początku drugiego seta, gdzie mieliśmy piłki na 9-5 i prowadziliśmy tą grę i sami pozwoliliśmy wrócić do gry Resowi, która złapała od tego momentu właśnie swój rytm i do końca tego meczu grali już bardzo, bardzo dobrze. Oni prowadzili grę. My próbowaliśmy tutaj różnych sposobów, żeby ich z tego rytmu wytrącić, ale no jednak tutaj wyższość swoją pokazali, szczególnie środkowi, którzy grali bardzo dobrze w ataku. Ja nie mówię, że moi grali słabo, ale nie potrafiliśmy my swoim takim elementem bloku ich zatrzymać, chociaż punktowo więcej bloków my zdobyliśmy, ale jednak tego środka nie potrafiliśmy wyeliminować. To co Andrzej powiedział, też zabrakło trochę zagryweczki. Paweł Wojcki, który ma piłkę nagraną do siatki, jest w stanie zrobić wszystko, oszukać każdy blok i to robił. Także tutaj jest jeszcze nad czym, jest jeszcze co poprawić.